Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 25 czerwca, z godziny 11:30, w związku z tym zapraszam do instalacji na czterech głównych i czterech najciekawszych parach, jakie Państwu dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie rynek eurodolara jako rynek pierwszy, który będziemy omawiali, ujęcie 4-godzinowe. I to, co warto zauważyć, to to, że znowu po raz kolejny znowu tworzyliśmy się luką spadkową, która jak dotąd widzisz też po tej początkowej próbie zamknięcia, spowodowała ten pogłębienie ruchu w dół. W tej chwili zatrzymaliśmy się na wsparciu na poziomie 1,2493. Niemniej tutaj jakby środowe, cały czas te echa środowych wydarzeń, czyli brak luzowania ze strony tutaj FOMC, czyli Komitetu Otwartego Rynku, przy jednoczesnym braku tak naprawdę jakichkolwiek impulsów ze strony europejskiej, widać, że tutaj powoduje wzrost wartości dolara na rynkach. Czyli cały czas rynek transferuje te pieniądze w kierunku waluty safe haven, dlatego też wspólna waluta traci. No i oczywiście jakby ten cały fokus, czyli te zainteresowanie, ta uwaga rynku przesuwa się w kierunku tego szczytu 28-29, czwartek, piątek. I wydaje się, że tutaj, ale jakby parafrazując to, co powiedział ostatnio premier Monti, czyli przynajmniej powiedział, że strefa euro ma jeszcze tydzień na jakby stworzenie jakiegoś rozwiązania. W przeciwnym wypadku możemy mówić o jakimś rozpadzie strefy euro. No, oczywiście to są dość twarde zdanie, jednak można oczekiwać, że rynki trochę to podchwyciły, dlatego też widzimy tutaj, że wspólna waluta traci. Pomimo tego, że udało się zatwierdzić jakiś pakiet dla wzrostu w wysokości 30 miliardów, w piątek, no i tutaj czekamy, co będzie dalej. Mówi się o jakiejś unii bankowej, to jakby te pierwsze drafty jednak nie sygnalizują dokładnie, co to może być. No i przede wszystkim jakby tematem spornym cały czas to jest wspólna konsolidacja, czyli jakieś ramy legislacyjne zmuszające państwa do przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej i trzymanie się jakichś wytycznych. I wydaje się, że tutaj porozumienie w tym zakresie będzie najciężej. No jednocześnie widzimy, że cały czas tutaj schodzimy w dół jako takie ważne poziomy pomiędzy 25-45, bardzo ważne wsparcie, naprawdę 1,2444. I tutaj się wydaje, że tutaj tak naprawdę przy zejściu gdzieś w tym kierunku, tutaj widzimy, że przynajmniej mieliśmy dość duże cienie dolne, dlatego też można oczekiwać, że tutaj gdzieś ten zakres możemy przynieść pewną korektę. Analogicznie, dość silny złoty, przy jednoczesnym takim. Widać, że te spadki jakby one nie są na eurodolarze, one nie są jakby w tej chwili spowodowane jakimś nagłym wydarzeniem, dlatego też widzimy względny spokój na złotym. To jest jakby taka ogólna tendencja na rynkach, ogólne nastroje, które w chwili się kształtują. No złoty jest stabilny tak naprawdę, na złotym nie ma za bardzo o czym mówić w chwili, że mamy zmianę, że do pół grosza. Pół grosza to jest tak naprawdę wielkość spreadu w trakcie sesji amerykańskiej. Tutaj sesja azjatycka na ogół sygnalizuje takim spreadem, że do 1,5 grosza. No w tej chwili mamy koło półki, także widać, że złoto jest dość stabilnie, trzeba przypomnieć dlaczego, czyli powyżej 4,30. No tutaj wzrost wartości, wzrost aktywności BGK na rynku, czyli stabilizacja notowań, tutaj jakby rynek się trochę tego boi. Poniżej 4,25 wydaje się, że tutaj jakby złoto jest troszkę zbyt silny się dla ostatnich jakby wydarzeń makroekonomicznych w strefie euro. Dlatego też ta konsolidacja wydaje się, że będzie kontynuowana, to jakby w tej chwili tutaj FIBO 32,8, 4,2788, 4,25, że to jest taki zakres, który będzie nam jakby warunkował to zachowanie złotego w najbliższym tygodniu. W sesjach oczywiście, nie tygodniach. Eurofund w ujęciu tygodniowym. No i tutaj widzieliśmy to, co ostatnio już mówili, czyli tutaj ta korekta w kierunku 0,82. Najprawdopodobniej wymagałby to jakiegoś większego odreagowania, to raczej to odreagowanie powinno przyjść ze strony europejskiej waluty niż funta, ponieważ funt, pomimo tego, że ciągle się mówi o jakimś luzowaniu, zostaje względnie silny. Tutaj widzimy, że funt zyskuje wobec wspólnej waluty. No pytanie, jeżeli uda nam się przejść zakres tych knotów, tych takich dolnych cieni świec, to można oczekiwać zejścia gdzieś w kierunku 0,78. Tutaj to FIBO będzie się dość mocno bronił na poziomie 61,8. Jednak trzeba pamiętać, że to jest wykres tygodniowy, w związku z tym, żebyśmy zobaczyli taki ruch, tutaj pod koniec tygodnia, czwartek, piątek musiałby nam przynieść jakieś negatywne rozstrzygnięcia na tym szczycie unijnym. Chociaż jak wiemy, szczyty unijne nie są po to, żeby nam generować negatywne rozstrzygnięcia, dlatego raczej tutaj ten scenariusz zejścia tak nie należy traktować jako bardzo długoterminowy.
I ostatnia para, dolar-jen, dolar-jen w ujęciu dziennym. No to co widzieliśmy, czyli wybicie powyżej 80. Tutaj ostatnio sobie mówiłem, już Państwu jakby mówiłem, że tutaj to wybicie, wydaje się, że no, technicznie, psychologicznie było to fajny sygnał na wzrosty, jednak to odbicie tych notowań już w najbliższym oporze tak naprawdę, jaki tutaj się przytrafił, czyli gdzieś tutaj te okolice, no sygnalizowało, że tutaj... ten rynek może nie pójść wyżej. Oczywiście potem dobiegły nas informacje, że tutaj importerzy agresywnie weszli na rynek i widzieliśmy kolejne zejście. No i tutaj wydaje się, że ten poziom 80 to jest taka linia obrony dla dwóch stron tak naprawdę i będziemy tutaj się, możemy się trochę poszarpać gdzieś w tym zakresie. Jednocześnie technicznie niepotwierdzona linia trendu, czyli gdzieś tutaj zejście, gdzieś w tym kierunku. No i stąd próba kolejnego odbicia. Jednak oczywiście to jest jakby niepotwierdzona linia trendu, dlatego można jedynie zakładać, że tak ktoś będzie miał miejsce. Znaczy, zanurzenie zauważyć, że ta retoryka tych japońskich decydentów, ona cały czas jest jednoznaczna, czyli jeden ze silny i oczywiście boi dostał również jakby nieformalnie pozwolenie ze strony G7G20 MEW, jakieś interwencje w tym zakresie, znaczy jednak tutaj wydaje się, że instytucja centralna w pewnym sensie troszkę się boi wejść na rynek, ponieważ no może się okazać, tak jak widzieliśmy już poprzednio tutaj te parę interwencji, że to niekoniecznie przyniesie długotrwały efekt. Dziękuję za uwagę.